Witam Was bardzo serdecznie 12 sierpnia słowem zapisanym w Psalmie 119. Wyczekuję zbawienia Twego, Panie, oraz z objawienia Jana z 22 rozdziału, 20 wiersza. Mówi ten, który świadczy o tym, tak przyjdę wkrótce. Drodzy, zbawienie nawiązuje do pewnych fizycznych lub duchowych niebezpieczeństw, a także do pozytywnych skutków podjęcia przez Boga działania przez Jezusa Chrystusa względem człowieka, wybawiając go od zła i grzechu. Mimo tego, że człowiek jest grzeszny, czyni źle, to też Pan Bóg w swojej pomyślności chce dla niego zbawienia, a więc pomyślności i dobra. Początkowo zbawienie opisywane było jako wyzwolenie. Bóg Izraela jest Zbawicielem, ponieważ On wybawia swój lud. Podobnie Jezus, który został posłany, by uciśnionych odsyłał wolnymi. A więc zbawienie daje też wolność od grzechu, od cierpienia. Paweł pisał, zbawienie jest ku wolności i wyswobadza nas Chrystus. Błogosławieństwo zbawienia zostało opisane następnie w kategoriach zdrowia, pełni. Tutaj pada takie greckie słowo soteria, czyli zbawienie, używane w Nowym Testamencie. Wskazuje na zdrowie, pełnię, pewność. Tutaj Jezusa właśnie opisano jako lekarza, tego, który jest dobry, dobrym pasterzem, który wybawia, który oddał swoje życie za nasze grzechy, by wyjednać nasze zbawienie przed Panem Bogiem. Dlatego też takim ostatnim obrazem zbawienia, które mówi o dobrobycie, określane jest zbawienie jako słowo pokój, którego dzisiaj tak naprawdę bardzo brakuje światu. Nie tylko dzisiaj, w przyszłości też tego słowa brakowało. Brakowało pokoju, zgody, tego, co jest dobre. Dlatego też niechaj Chrystus prowadzi nas ku zbawieniu, ku dobru, ku takiej pełni, ku zdrowiu, by przede wszystkim to On był naszym Zbawicielem, a my, abyśmy kierowali ku Niemu swój wzrok i serce. Pozostańcie z Bogiem.